Baśka, chodź, spuszczam wodę. Nawet jak ci się nie chce, to spróbuj. Zapomniałaś, że trzeba oszczędzać, a woda coraz droższa? Krzyknął Sławek z łazienki, energicznie stukając w drzwi. Już idę, odpowiedziała Basia. Posłusznie poszła do toalety i zrobiła to, o co poprosił mąż. Tak jak robiła to zawsze. Sławek to ideał mężczyzny. Przystojny, zadbany i uroczy. O nienagannych manierach. Mężczyzna, który otworzy przed tobą drzwi. Pocałuje w rękę. Przyniesie na spotkanie kwiaty. Taki, co bez wahania pomoże sąsiadom z przeprowadzką. Pojedzie odebrać z dworca teściową. A kiedy trzeba, zajrzy do apteki, by kupić leki chorej cioci. I jeszcze przy okazji wyprowadzi na spacer jej psa. Ci, którzy znają Sławka, mówią, że Basia ma niebywałe szczęście. Że powinna być wdzięczna losowi, że trafiła na tak fantastycznego człowieka. A Basia od lat próbuje w to swoje szczęście uwierzyć. Basia urodziła się i wychowała we Wrocławiu. Była lubiana, zaradna, opiekuńcza i nieco wstydliwa. Mieszkała w jednym z bloków przy samej granicy miasta. Z rodzicami, babcią i młodszym bratem Marcinem. Jej mama prowadziła mały osiedlowy sklepik, który od czasu do czasu przynosił nawet niezły dochód, a ojciec jeździł autobusem miejskim. Byli zgodną rodziną. W każde wakacje wyjeżdżali razem nad morze, do Darłowa, a w ferie zimowe w góry. Wspierali się i rozumieli. Szczególnie dobry kontakt Basia miała jednak z babcią. Rodzice poza okresami wolnymi od pracy nie mieli dla niej zbyt wiele czasu. Mama pracowała do późna. Tato, gdy wracał, od razu kładł się spać. A babcia była obok na każde zawołanie. Zawsze pytała o samopoczucie i oceny. Potrafiła rozmawiać i prawdziwie pocieszyć. A gdy było trzeba, wytłumaczyć zawiłe kwestie, których ta swoim młodym umysłem jeszcze nie potrafiła pojąć. Gdy Basia skończyła szkołę, zaczęła sobie dorabiać w spożywczaku matki. Nie miała ambicji na studia. Chciała natomiast zdobyć doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności, jako że w przyszłości zamierzała zostać florystką i otworzyć kwiaciarnię. Kochała kwiaty od małego. Tworzyła bukiety, które ozdabiały jej rodzinny dom. Dziewczyna nie wyobrażała sobie, by kiedykolwiek mogła robić w życiu coś innego. I choć te motywacje mogłyby się wydawać wystarczające, Basia miała też drugi, zupełnie odmienny powód, dla którego postanowiła spędzać dni w sklepie. Równie ważny, a może nawet trochę ważniejszy. Bo to właśnie w osiedlowym spożywczaku mamy dziewczyna mogła codziennie spotykać miłość swojego życia. Sławek był od niej o 4 lata starszy. Wysoki, ciemnooki i dobrze zbudowany. Wtedy nie znała jeszcze jego imienia. Nazywała go Pan Idealny. Przychodził do sklepu od kilku lat, o stałej porze. Niezależnie od pogody czy dnia tygodnia. Zawsze kupował bułki, nic więcej. Za każdym razem te 5 kajzerek wkładał do tej samej granatowej i już nieco podniszczonej siatki. Po wszystkim uprzejmie się kłaniał, obdarowywał sklepikarkę przeszywającym uśmiechem i wychodził. Rytuał powtarzał się każdego dnia. Basia wodziła za nim wzrokiem od dawna, jeszcze zanim na stałe stanęła za kasą, bo bardzo często przychodziła pomagać mamie w soboty. Początkowo myślała, że jest nim zaintrygowana, ciekawa tego dziwnego zwyczaju, kupowania zawsze tylko 5 bułek. Ale z czasem zaczęła przyłapywać się na tym, że coraz częściej o nim myśli. I to nie w taki sposób jak kiedyś. Że wyobraża sobie, jak z nim rozmawia, jak ją całuje, jak trzyma go za rękę. Gdy miała może z 16 lat, podkradała się czasem przed szkołą do sklepu.
tylko po to, by w kącie z bijącym sercem czekać, aż wybije 7:45. Zobaczyć, jak Sławek płaci, a potem szybko czmychnąć do szkoły. Nie mogła zaprzeczyć, że chłopak miał w sobie to coś, co nie pozwalało jej o nim zapomnieć. Ten błysk w oku, który sprawiał, że miękły jej kolana. Kochała go szaloną młodzieńczą miłością, ale trzymała ją tylko dla siebie. Starała się to bulgoczące w sercu uczucie stłumić, a gdy to się nie udawało, za wszelką cenę ukryć. Strzegła tej tajemnicy jak oka w głowie. Nie mogła przecież dopuścić, żeby ktoś ją zdemaskował, bo w głębi ducha czuła, że nie jest wystarczająco piękna. Dostatecznie dorosła, aby Sławek zwrócił na nią uwagę. I że gdyby to wszystko wyszło na jaw, tylko by się ośmieszyła. A tego bała się jak ognia. Jej poczucie wartości było wtedy dość niskie. Miała kompleksy, bo nie wyglądała na swój wiek. Była niska i drobna. Nie miała wydatnego biustu ani mocno zarysowanej talii. Nie malowała się i nosiła niemal dziecięce, kolorowe sukienki, które miała w swojej szafie od lat i które o dziwo wciąż na nią pasowały. Choć Basia bardzo na to liczyła, mimo upływu czasu jej uczucia do Sławka nie słabły. Dlatego postanowiła, że postawi wszystko na jedną kartę i może praca u mamy pozwoli jej bliżej go poznać. Ale pomimo dobrego planu i jeszcze lepszych chęci, dziewczyna jakoś nie mogła się zdobyć na odwagę, by chociaż na kilka chwil dłużej przytrzymać go w sklepie. Zagadać o pogodę, o to, czym się zajmuje, zapytać o nowości w kinie. Próbowała, ale zawsze wycofywała się w ostatniej chwili. Wszystko zmieniło się w urodziny jej najlepszej przyjaciółki Anki. Anka z okazji swojej 20 zorganizowała małą posiadówkę w ogródku za domem. A jedna z koleżanek przyprowadziła ze sobą Sławka. Basia od razu go wypatrzyła, co nie było zresztą specjalnie trudne, bo chłopak wyróżniał się z tłumu. Stanęła jak wryta i długo nie mogła oderwać od niego wzroku. W wyprasowanej koszuli i eleganckich spodniach w kant wyglądał bardzo dostojnie i dojrzale. Rozmawiał z Beatą, jej dawną koleżanką z klasy. Co się tak gapisz? Znasz go? Zapytała solenizantka, dostrzegając to kilkuminutowe oderwanie się Basi od rzeczywistości. Nie, nie znam. To znaczy, nie znam go osobiście, tylko z widzenia. Przychodzi do naszego spożywczaka po bułki. Nie wiedziałam, że go znasz, no i że jest z Beatą. Powiedziała Basia z wyraźną nutą zawodu w głosie, której na całe szczęście Anka nie zauważyła. Właściwie ja też go nie znam, odpowiedziała przyjaciółka. Beata o nim mówiła, ale nigdy go nie widziałam. Niezłe z niego ciacho swoją drogą. Chodź, wypijemy razem toast za moje zdrowie. Zapoznamy się. Powiedziała lekko, nie mając pojęcia, że Basia aż cała drży na myśl o tym, że zaraz wymieni z nim kilka słów. Dziewczyna z bijącym sercem poszła za Anką. Gdy dotarła do zapatrzonej w siebie pary, przywitała się i przedstawiła. Anka od razu zatopiła się w rozmowę z Beatą, a Basia stąpała z nogi na nogę w nadziei, że Sławek nie dostrzeże jej zmieszania. Nie zorientuje się, że zjada ją stres, że drży jej głos. Wstydziła się tak, że chciała zapaść się pod ziemię. Na całe szczęście chłopak zdawał się niczego nie zauważać. Uśmiechnął się do niej pogodnie i choć się wcale tego nie spodziewała, stwierdził, że ją poznaje. Przy okazji pochwalił bułki, mówiąc, że są mistrzostwem świata i nikt w okolicy nie sprzedaje lepszych, a jego mama wręcz je ubóstwia. Przez chwilę rozmawiali o pogodzie i ostatnim festiwalu w Sopocie. Basia dowiedziała się, że chłopak pracuje jako kierowca busa i spotyka się z Beatą od kilku miesięcy. Planują razem zamieszkać i wkrótce wziąć ślub. To ostatnie zbiło ją z tropu. W tej sytuacji nie mogła usłyszeć nic bardziej przykrego. Do ostatniej chwili miała nadzieję, że między Sławkiem a Beatą nic nie ma. By ukryć swoje zażenowanie, jak najszybciej dopiła kieliszek. Pożyczyła mu szczęścia i zniknęła w grupie innych gości. Postanowiła zaoszczędzić sobie bólu i nie widywać Sławka przez jakiś czas.
Przez kolejne tygodnie specjalnie przychodziła do pracy na drugą zmianę. Mamie powiedziała, że zapisała się na jakiś kurs z florystyki. Co nie do końca było kłamstwem, bo rzeczywiście od czasu do czasu udawała się na organizowane w mieście darmowe warsztaty. Dziewczyna robiła wszystko, żeby zapomnieć. Wybić go sobie z głowy. Pogodzić się z tym, że nigdy nie będą razem. Gdy jej się to już niemal udało i nawet poszła na dość miłą randkę z chłopakiem z dawnej klasy, stało się coś, co zmieniło jej życie o 180 stopni. Anka przybiegła do niej z gorącą plotką, że Sławek i Beata się rozstali. I to nie po cichu, kulturalnie jak ludzie. Odwołali ślub, który miał już wyznaczoną datę, a teraz piorą między sobą brudy, gadając jedno na drugie. Beata powiedziała Ance, że Sławek był o nią chorobliwie zazdrosny. Nie mogła nawet wyjść z koleżanką, bo zaraz miała awantury. A jakby tego wszystkiego było jeszcze mało, był strasznym sknerą. Chciał, żeby składała się na paliwo, tylko dlatego, że przyjeżdżał do niej po pracy. Awanturował się, że wydaje pieniądze na nowe ubrania zamiast oszczędzać. Basia była zaszokowana tą historią i chociaż ufała Ance, nie chciało jej się wierzyć, że Sławek mógł coś takiego zrobić. Była zdania, że Beata wymyśliła te brednie ze złości i że powód odwołania ślubu był zupełnie inny. Czując, że jej los może się jeszcze odmienić, pod koniec roku 21-letnia Basia wróciła na pierwszą zmianę do sklepu. Skoro zaręczyny zerwano, nie miała już powodów, by się dłużej ukrywać. Jeszcze tego samego dnia spotkała Sławka. Przyszedł do sklepu jak zawsze, dokładnie o 7:45. Poprosił o bułki i wyszedł bez słowa, ale za chwilę wrócił. Zapytał, czy pójdzie z nim na kawę. Basia kiwnęła tylko głową. Powiedział, że zgarnie ją po pracy, a ona nie była w stanie wydać z siebie żadnego dźwięku. Późnym popołudniem spotkali się w lokalnej kawiarni. Sławek, ja wiem, że może nie powinnam się mieszać, bo to nie moja sprawa, ale Beata mówiła o tobie straszne rzeczy. Powinieneś o tym wiedzieć. Zaczęła nieśmiało Basia, która przygotowywała sobie w głowie to zdanie od chwili, gdy Sławek zamknął za sobą drzwi sklepu. Nie chciała skarżyć na dawną koleżankę. Po prostu chciała znać prawdę. Po krótkiej chwili wiedziała już, że postąpiła słusznie. Sławek potwierdził jej przypuszczenia o tym, że Beata kłamie. Oczernia go z zawiści, bo odkrył, o co jej tak naprawdę chodzi. Nie o miłość, a o pieniądze. Bo Sławek, jak sam podkreślał, zarabiał dobrze. Nawet bardzo dobrze. Jeździł na busach, a 2 lata temu założył własną firmę. Aut przybywało, a on marzył o nowych inwestycjach i powiększaniu obsługiwanego terenu. Wyjaśnił Basi, że Beata była leniwa. Tak bardzo, że nie chciała nawet podjąć żadnej pracy na stałe. Żądała wielkiego ślubu, wspólnego domu, ale nie miała zamiaru dołożyć do tego ani złotówki. Odmówiła, gdy zaproponował jej pracę u siebie. Jedyne, co musiałaby zrobić, to prawo jazdy. Dodał, że jak dotąd nie miał szczęścia w miłości. Jego 2 poprzednie dziewczyny nie tylko leciały na kasę jak Beata, ale też go zdradzały. A on był przecież dla nich taki dobry, troskliwy. I choć w sumie to one wyrządziły mu więcej krzywdy niż Beata, nie mógł wybaczyć jej tej pozwiązkowej nielojalności. Jego wersja wydarzeń była przekonywująca. Sławek sprawiał wrażenie szczerego i mocno przejętego zaistniałą sytuacją. Było mu przykro, że Beata rozsiewa na jego temat nieprzyjemne plotki. Dlatego postanowił odciąć się od wszystkich wspólnych znajomych. W końcu i tak nie miał szans. Wszyscy wierzyli Beacie. Tylko Basia wierzyła jemu. Nie miała w sumie nawet powodów, by wątpić w jego prawdomówność. Za to nigdy nie darzyła zaufaniem Beaty. Dziewczyna była zadufana w sobie i rzeczywiście zawsze stroniła od pracy. Nigdy nie dorabiała sobie sezonowo. Po szkole też nie poszła na żaden etat. Może i była leniwa, ale że była obłudna? To nie mieściło się jej w głowie. Nie rozumiała, jak Beata mogła tak bez skrupułów oszukać zakochanego w niej chłopaka, tylko dla pieniędzy. Szczerze współczuła Sławkowi,
Nie tylko Beaty, ale tych wszystkich nieudanych związków. Był przecież taki uroczy. Nie zasługiwał na taki los. Był bogatszy wewnątrz niż na zewnątrz. Tylko dlaczego one tego nie widziały? Postanowiła sobie wtedy, że jeśli Sławek jej na to pozwoli, to się nim zaopiekuje. Da mu wszystko to, na co tak naprawdę zasługuje. Już nigdy nie będzie cierpiał. Jeszcze tego samego wieczoru Sławek wyznał Basi miłość. Powiedział, że od urodzin Anki nie potrafił o niej zapomnieć. Już wtedy wiedział, że jego związek z Beatą to farsa. A w trakcie ich rozmowy poczuł, że to właśnie z nią może połączyć go coś szczególnego. Wierzył, że uda im się jeszcze porozmawiać. Przychodził do sklepu jak zawsze. Myślał, że zmieniła pracę. Basia i Sławek w niedługim czasie oficjalnie zostali parą. Kobieta nigdy nie wyjawiła mu, że od dawna o tym marzyła. Tę słodką tajemnicę zostawiła dla siebie. Ich związek rozwijał się w ekspresowym tempie. Chłopak wydawał się być niesamowity, wręcz nierealny. Zawsze przynosił na spotkania kwiaty. Zabierał do najlepszych restauracji i hoteli. Płacił za wspólne wycieczki. Od czasu do czasu brał ją na kurs busem. Ponadto prawił komplementy na każdym kroku. Podkreślał, że jest setki razy lepsza od wszystkich jego poprzednich dziewczyn razem wziętych. Jest miła, mądra i lojalna. Kocha go naprawdę. Nie myśli o jego pieniądzach i nigdy nie zdradzi. Poza tym pięknie nakreślał ich wspaniałą przyszłość. Mówił, że pomoże Basi założyć kwiaciarnię, jakiej zawsze pragnęła. Że kupi jej samochód i zapłaci za kurs prawa jazdy, by nie musiała jeździć do pracy autobusem. Basia była Sławkiem oczarowana, podobnie jak jej rodzice i niemal wszyscy wokół. Jedyną osobą, która od samego początku odradzała Basi relacje ze Sławkiem, była Anka. Ona jedna mu nie ufała. Chłopak wydawał jej się jakiś dziwny, nienaturalny. Odnosiła wrażenie, że coś ukrywa. Zawsze patrzył na nią jakoś tak podejrzliwie. Gdy nikt nie słyszał, zawsze rzucał w jej stronę jakąś złośliwość. W jego obecności czuła się skrępowana i oceniana. Poza tym czuła, że jest nieszczery wobec Baśki. Drażniły ją te górnolotne frazesy w stylu „Och, ale tęskniłem”, gdy nie widzieli się ledwie kilka minut. Lub „Jesteś moim światem i kocham cię najmocniej na świecie, mój misiaczku”, które wypowiadał co chwila, jak zaprogramowany. Dlatego Anka bardzo sceptycznie patrzyła na ten romans, który na domiar złego rozwijał się zbyt szybko. Basia była jej najlepszą przyjaciółką. Nie mogła pozwolić, aby wdepnęła w jakieś bagno. Odradzała, podjudzała, zaszczepiała wątpliwości. A gdy to nie pomogło, zapytała wprost. Baśka, powiedz mi szczerze. Nie wierzę, że naprawdę nie przeszkadza ci to, że Sławek dopiero co zerwał zaręczyny z Beatą, a już planuje przyszłość z tobą. Przecież to chore. Nie sądzisz, że coś jest nie tak? I jeszcze ta insynuacja o tym jego skąpstwie i zazdrości. Co jeśli to prawda? Nie boisz się, że zaraz ciebie rzuci dla innej? Anka, daj spokój. To nie moja wina, że im nie wyszło, odpowiedziała Basia. Zrozum to wreszcie. Chodziło jej tylko o pieniądze, a on to odkrył. Dlatego teraz go oczernia, żeby nie wyszło, że to ona była zła. To nie była miłość, tylko jawne oszustwo. Z nami jest inaczej. Sławek i ja naprawdę się kochamy. Czy tego chcesz, czy nie? Nic tego nie zmieni, nawet to, że go nie lubisz. Ja wierzę w prawdziwą miłość. Skoro ty nie, to twój problem. Myślisz, że ja na nią nie zasługuję? Zapytała z żalem. Oczywiście, że tak, ale na miłość boską nie z nim. Rzuciła w odpowiedzi nieco poirytowana już Anka. Zupełnie nie o to jej chodziło. Baśka niepotrzebnie odwracała kota ogonem. I choć rozmowa nie przyniosła wtedy żadnych zmian, Anka wracała do tematu zawsze, gdy się spotkały. A Basia choć początkowo ignorowała wścibski język koleżanki, w końcu miała tego dość i całkowicie zerwała z nią kontakt. Odnosiła wrażenie, że Anka miesza jej w głowie z zazdrości, bo Sławek jej się podoba, a ona nie może sobie nikogo znaleźć. Albo co gorsza, jest w zmowie z Beatą.
Nie bez znaczenia były też rady samego Sławka, który nie przepadał za dziewczyną i nie lubił, gdy z nią wychodziła. Ta Anka to beznadziejna przyjaciółka. Tylko mąci ci w głowie, mawiał wtedy. Ta chora pseudokoleżeńska troska kładzie cień na naszym szczęśliwym związku. Gdyby nie ona, nawet byśmy się nie kłócili. I Basia czuła, że ukochany ma rację. Bo choć Anka próbowała wywołać w niej poczucie niższości, ona wcale nie czuła się gorsza od Beaty. Nie uważała, że jest jakimś tanim zamiennikiem. Wręcz przeciwnie. To ona miała coś, czego nie miała Beata. Była zakochana na zabój, dlatego nie żałowała straconej przyjaźni. Za to coraz częściej fantazjowała o wspólnej przyszłości ze Sławkiem. Oczami wyobraźni widziała dom i dzieci, a także własną wymarzoną kwiaciarnię, którą Sławek obiecał dla niej otworzyć. Ale mimo wszystkich tych planów nie chciała się ze ślubem spieszyć. Głos rozsądku podpowiadał jej, żeby pozwolić relacji rozwijać się swoim własnym, spokojnym tempem. Nie wiedziała, że Sławek myślał inaczej. Chciał założyć rodzinę już, natychmiast. Dlatego zaledwie po 2 miesiącach od poznania rodziców Basi postanowił, że się oświadczy. Basia na pośpiech zareagowała dość nerwowo. Prosiła, by poczekali, żeby troszkę lepiej się poznali. Zyskali pewność, że są w stanie spędzić ze sobą resztę życia. Zapewniała, że go kocha, ale potrzebuje trochę czasu. Sławek wydawał się być nieco zdziwiony tym niespodziewanym zwrotem akcji. Na chwilę nawet zesztywniał w nienaturalnej pozycji, ale po chwili się rozluźnił. Uśmiechnął, przyciągnął do siebie. Delikatnie pocałował w usta, a potem powiedział, że rozumie i poczeka. I gdy Basia myślała, że nic jej już nie zaskoczy, Sławek po kilku dniach wyskoczył z kolejną, szaloną propozycją. Zakomunikował dumnie, że zorganizował wycieczkę niespodziankę do Lizbony dla rodziców, by mogli w końcu się poznać i dla siebie, by mogli zacieśnić relacje. Powiedział, że ma już wszystko gotowe, wszystko porezerwowane, że wyjeżdżają za 3 dni. Jest jednak pewien haczyk. Oni polecą samolotem, a rodzice, żeby było trochę taniej. Pojadą busem z jego bratem, bo i tak ma tam kurs. Basia była tym delikatnie zażenowana. Cieszyła się na wyjazd, ale nie rozumiała, dlaczego rodzice mieliby podróżować osobno. Przecież to nietaktowne. Miała nawet z tego powodu zwrócić Sławkowi uwagę. Ale po rozmowie telefonicznej z jego mamą stwierdziła, że może rzeczywiście takie rozwiązanie będzie tańsze. Kobieta twierdziła, że przecież nic się nie stanie, a oni i tak będą mieli radochę. W końcu taki zagraniczny wyjazd nie zdarzał im się codziennie. Po kilku dniach wszyscy spotkali się w stolicy Portugalii. Sławek zarezerwował dla siebie i Basi 5-gwiazdkowy hotel w centrum, a rodzicom wykupił małe mieszkanko na booking.com, za które, jak się okazało już po powrocie, zażyczył sobie od nich połowę stawki. Przez 3 dni zwiedzali miasto i okolice. Plażowali. Odwiedzili urokliwy przylądek Cabo da Roca, najbardziej wysunięty na zachód punkt Europy. Pojechali autobusem do Sintry, gdzie zawędrowali aż pod imponujący zamek Maurów. Swoją drogą po tej wycieczce nogi bolały ich tak, że do końca dnia nie mieli ochoty na spacery. Wieczorami pili wino w lokalnych knajpkach. Napawali się pięknymi widokami i pogodą. Bawili się świetnie i nawet się polubili. 4. dnia Sławek zapowiedział rodzinie, że zarezerwował stolik w jednej z droższych restauracji w mieście. Nakazał ubrać się ładnie i co najważniejsze, nie spóźnić się, bo ma im do przekazania bardzo ważną wiadomość. Gdy nastał wieczór, a oni spotkali się w środku, Sławek, nie zważając na innych gości, stanął na środku sali. Donośnym głosem zaczął wygłaszać mowę. Mówił o tym, że bardzo kocha Basię, że jest całym jego światem i pragnie założyć z nią rodzinę. Poprosił ukochaną, by podeszła, a gdy ta zmieszana tą całą sytuacją zrobiła, co kazał, uklęknął i otworzył małe pudełko. Wyciągnął z niego okazały pierścionek i zapytał, czy za niego wyjdzie. Cała sala wypełniła się wtedy gromkimi brawami. Mamie popłynęły łzy. Teściowa zasłoniła twarz chusteczką, tłumiąc krzyk radości.
a Basia z bijącym sercem, mając pełną świadomość tego, że teraz wszyscy oczekują od niej, by powiedziała tak, poczuła się w obowiązku to zrobić. Ale to nie było do końca tak, że zrobiła to z przymusu. Bo owszem, chciała jeszcze poczekać, upewnić się, czy to ten jedyny. Ale przecież kochała Sławka. W końcu i tak prędzej czy później by się zaręczyli. A to całe opóźnienie ślubu było jakąś głupotą, trującą wątpliwością zasianą przez zazdrosną Ankę. Sławek był kochany i bardzo się starał. Zaplanował dla niej wyjazd do obcego kraju. Zaprosił rodziców. Miał rację, nie było powodów, by czekać. Basia bardzo szybko zapomniała, że Sławek zignorował jej wahania. Nie wziął pod uwagę niepewności. I mimo wszystko, w swoim, jak później się okaże, stylu, w tajemnicy przed wszystkimi zaplanował zaręczyny, z których nie było już drogi wyjścia. Po powrocie z wakacji przyszła panna młoda jak gdyby nigdy nic. Rozpoczęła przygotowania do ślubu. Finansowo wspierali ją rodzice, którzy zgodnie z tradycją obiecali za wszystko zapłacić z własnej kieszeni. Teściowie mieli dołożyć się później, do kupna działki, a następnie do wybudowania domu. I wszystko szło zgodnie z planem. Basia wybrała salę, przygotowała zaproszenia. A gdy niemal wszystko było już gotowe, zaledwie kilka tygodni przed ceremonią, Sławek zaskoczył ją pewną decyzją. Zapowiedział, że muszą podpisać intercyzę. Inaczej ślubu nie będzie. Podczas tej rozmowy trochę się mieszał. Drapał się po głowie. Rozglądał na boki. Mówił, że tak naprawdę wcale tego nie chce. Że kocha ją ponad wszystko i jej ufa. Ale powinni to zrobić dla świętego spokoju. Bo jego ojciec, przezorny handlarz samochodami, suszy mu o to głowę od dawna. Na początku był negatywnie do tego nastawiony. Dopóki nie zdał sobie sprawy, że ojciec ma przecież sporo racji. Żaden mąż nie chciałby przecież, żeby jego żona spłacała długi na wypadek upadku firmy. Intercyza miała więc chronić także ją. Basia poczuła się dziwnie, słysząc tę nawet nie prośbę, a ultimatum. Nigdy wcześniej na ten temat nie rozmawiali. Zaskoczył ją. Nie dał czasu do namysłu. Co prawda wiedziała, że ma oszczędności. Dziedziczy jakieś działki za miastem. Ale nie sądziła, że będzie chciał podpisywać coś takiego. Nawet jej to przez myśl nie przeszło. Przecież nie dbała o jego pieniądze. Nigdy nie rościła sobie praw do jego majątku. Myślała, że Sławek o tym wie. Świadomość, że może jednak jej nie ufa, trochę zbiła ją z tropu. Dotknęła w czuły punkt. Dlatego wolała wierzyć, że rzeczywiście przyszły mąż chciał ją zabezpieczyć. Kochała go przecież z całego serca i ponad wszystko chciała go uszczęśliwić. Dlatego ostatecznie podpisała akt notarialny. Nie powiedziała o tym jednak rodzicom. Zbyt bardzo się wstydziła. Czuła, że mogliby tego nie zrozumieć. Ślub odbył się wkrótce, a po nim Basia i Sławek w końcu zamieszkali razem. Wynajęli mieszkanie w jednym z bloków. Basia zrobiła prawo jazdy, a on wziął kredyt, by umożliwić jej otworzenie wymarzonej kwiaciarni. Osiedlowa budka z kwiatami funkcjonowała całkiem nieźle. Kobieta była w pracę bardzo zaangażowana. Z radością składała kompozycje na śluby. Doradzała mężczyznom w wyborze kwiatów na Dzień Kobiet, imieniny czy walentynki. Rozszerzyła nawet swoją działalność o taką, powiedzmy, pocztę kwiatową. Przebrana w białą koszulę z logo firmy i granatowe spodnie. Kiedy było trzeba, dostarczała bukiety kobietom, których partnerzy nie mieli czasu lub możliwości zrobić tego osobiście. Ze Sławkiem też układało jej się nieźle. Co prawda nie spędzali ze sobą zbyt wiele czasu, bo ona wychodziła wcześniej i wracała późno, a Sławek wyjeżdżał, czasem nawet na kilka dni. Ale gdy wracał, rekompensowali sobie rozłąkę. Chodząc do kina, do restauracji czy wylatując na zagraniczne wojaże, za które oczywiście płacił Sławek. Basia była szczęśliwa i spełniona. Miała u boku wymarzonego partnera, satysfakcjonującą pracę. Ale jej radość nie trwała wiecznie. Bo mniej więcej po 2 latach od ruszenia z biznesem, Basia zaszła w ciążę, a ta nie przebiegała bezproblemowo.
Kobietę dopadła ostra anemia. Nie miała na nic siły. Non-stop bolała ją głowa, a nawet zaczęły wypadać jej włosy. Z powodu złego samopoczucia coraz rzadziej pojawiała się w kwiaciarni, a jej miejsce zajęła młodsza siostra Sławka, Renata. 19-latka nie miała do pracy dobrego nastawienia. Była arogancka i nie potrafiła kulturalnie rozmawiać z klientem. Spóźniała się, zapominała o terminach. Nie odbierała świeżych kwiatów z hurtowni i nie wymieniała ekspozycji. Rozmawiając przez telefon, żuła gumę i odpowiadała z łaską. Na każde zwrócenie uwagi reagowała krzykiem i płaczem. A potem przez kilka dni nie pojawiała się w pracy. Basia dostawała od tego braku zaangażowania białej gorączki. Kwiaciarnia zamiast się rozwijać, zaczęła przynosić same straty. A ona bardzo potrzebowała pieniędzy. Warto nadmienić, że Basia i Sławek już od początku prowadzili oddzielne gospodarstwa domowe. Posiadali osobne konta w banku, a za wszystkie opłaty i zakupy płacili po połowie. Basia sama tankowała swoje auto. Płaciła za jego naprawy, ubrania i rzeczy pierwszej potrzeby. Sławek robił to samo. Kobieta dodatkowo co miesiąc oddawała mężowi 1200 zł, by mógł jak najszybciej spłacić kredyt, który wziął pod kwiaciarnię. Prawdę powiedziawszy, suma ta była dość przytłaczająca. Kobiecie zostawało niewiele na życie, nie mówiąc już o tym, że bardzo chciała coś odkładać, by w końcu wybudować dom. Sławek nigdy nie powiedział jej wprost, że ma ten kredyt spłacić. Ale gdy wręczyła mu część pierwszej pensji, mówiąc, że to rata za dług, bez wahania przyjął pieniądze. Kolejne raty również przyjmował bez słowa. Przez ten kredyt Basia czuła się bardzo zobowiązana i wstydziła się przyznać, że ma kłopoty finansowe. Doskonale wiedziała, że mąż byłby zawiedziony. Od dnia, w którym wziął kredyt, niemal codziennie powtarzał, że cieszy się, że jego pieniądze nie poszły na marne. I nic nie cieszy go bardziej niż to, że kwiaciarnia się rozwija. Poza tym Basia nie mogła powiedzieć, dlaczego tak naprawdę traci klientów. Wiedziała, że byłoby to zbyt ryzykowne. Sławek był niesamowicie przewrażliwiony na punkcie swoich bliskich, zwłaszcza na punkcie swojej mamy, którą nazywał swoją mamusią, swoją mamcią lub maminką i zawsze nosił w portfelu jej zdjęcie, o co Basia była zresztą nieco zazdrosna. Kobieta nie mogła powiedzieć złego słowa na żadnego członka rodziny. W przeciwnym razie kończyło się to awanturą. Wszystko, co powiedziała, Sławek zawsze odbierał jako atak. Trzymał ich stronę niezależnie od wszystkiego. Chcąc się więc ustrzec przed kolejną kłótnią, również teraz musiała działać sprytnie i delikatnie. Zasugerowała więc mężowi, że chciałaby zatrudnić pracownicę z prawdziwego zdarzenia, bo Renata nie ma doświadczenia. Reakcja Sławka była natychmiastowa i gwałtowna. Połowa sklepu należała do niego. I tak jak spodziewała się tego Basia, nawet nie chciał o tym słyszeć. Nie tylko dlatego, że wolałby płaciła swojemu niż obcemu. Był zdania, że to nie jej wina, że została źle wytrenowana. Basia była wściekła. Nawet w takiej sytuacji Sławek obrócił się przeciwko niej. Oskarżył, że źle przygotowała dziewczynę do nowej roli. Chciała rozpłakać się i wykrzyczeć, że Renata to robi specjalnie. Utrudnia jej życie dla zabawy, bo wie, że jest bezkarna, a los kwiaciarni zupełnie jej nie interesuje. Woli imprezować niż pracować, ale boi się przeciwstawić matce, która nalegała, by w końcu zaczęła na siebie zarabiać. Ale się powstrzymała. Nie mogła tego zrobić. Zacisnęła zęby i nie wydusiła z siebie nawet słowa. Wyszła, rozpłakała się po cichu. Basia wiedziała, że wypowiedzenie na głos tego, co myśli, tylko pogorszy sprawę, bo mąż i tak będzie stał murem za siostrą. Znowu zamilknie na miesiąc, będzie ignorował jej obecność, a teściowa zasypie ją złośliwościami i będzie patrzyła na nią karcącym wzrokiem w trakcie każdego niedzielnego obiadu. Nie miała na to siły. Nie teraz, gdy martwiła się o zdrowie swoje i dziecka. Dlatego pozwoliła rzeczom się dziać. Renata do pracy chodziła w kratkę.
klientów ubywało, a w końcu w ogóle przestali przychodzić. Ta bierna postawa nie wyszła nikomu na dobre. Wraz z rosnącym brzuchem Basi przybywało długów, a kwiaciarnię wkrótce po urodzeniu Igorka trzeba było zamknąć. W trakcie całego tego zamieszania Basia zaczęła dostrzegać coś jeszcze. Drugą, mroczniejszą twarz Sławka, o której niby wiedziała, ale jak dotąd starała się ją ignorować. Jej mąż miał swoje irytujące humorki, przyzwyczajenia, fobie i dziwne rytuały. Lubił postawić na swoim i w dyskusji zawsze mieć ostatnie zdanie. Poza tym był wegetarianinem, takim zatwardziałym i upartym z przekonaniami. Wymagał od Basi nie tylko tego, by nauczyła się bezmięsnie gotować, ale wręcz nalegał, by również ona przestała jeść mięso. Nie dała się przekonać, ale żeby nie słuchać gadania, a uwierzcie, że potrafił jej prawić morały godzinami, musiała udawać wegetariankę. Każdego dnia przygotowywała warzywa, owoce i ryby, ale kiedy wyjeżdżał, robiła sobie małą ucztę. Zamawiała wielkiego steka z lokalnej restauracji i kurczaka w panierce z fast fooda, którego uwielbiała. Nie czuła się z tym zbyt komfortowo, ale wiedziała, że musi go okłamywać. Nie lubiła się kłócić, tłumaczyć. A Sławek jak nie postawił na swoim, na długie dni się obrażał. W ogóle miał niezwykle irytujący sposób bycia. Nawet najprostsze czynności były dla niego ogromnym wyzwaniem i zajmowały mu masę czasu. Wkurzające było to, jak zmywał naczynia. Każdy talerz przecierał wolno, dokładnie, po kilkanaście razy, sącząc przy tym czasem nawet nie jedno, a dwa piwa. Nie zważał na to, że mają akurat w tym czasie gości, czy ktoś na nich czeka. Kompulsywnie przygotowywał się do wyjazdów, nawet tych najkrótszych, przez co zawsze się spóźniali, lub co gorsza, w ogóle nie docierali na miejsce. Przed każdym wejściem do samochodu zaglądał pod maskę, wchodził pod samochód, jechał na myjnię, a potem, gdy już zwykle dawno mieli gdzieś być, umawiał mechanika, bo coś tam mu w samochodzie stukało czy waliło. Nieraz zdarzyło się tak, że nie zdążyli na prom, jadąc w odwiedziny do jego brata do Szwecji, czy na samolot, gdy wybierali się na wakacje. W ogóle, jeśli chodzi o samochody, to tych dziwnych zachowań Sławek miał więcej. Wykazywał szczególną niechęć do jazdy samochodem w dni wolne. Swoją drogą dlatego też tak szybko wykupił Basi kurs na prawo jazdy. Sprzedał wtedy prywatne auto, pozostawiając tylko służbowego busa. I jak tylko mógł, migał się od tego, by prowadzić. Basia czuła się przez to trochę jak szofer. Musiała go wozić do sklepów. Czasem kilku tego samego dnia, bo lubił robić zakupy. Gdy się stawiała, mówił, że za dużo jeździ na tygodniu i musi odpocząć, po czym przynosił jej mały drobiazg, by pamiętała, jak bardzo ją kocha. Kobieta dobrze wiedziała, że nie było to do końca prawdą. Sławek nie chciał jeździć, bo lubił sobie przy okazji wypić, a bawić to się lubił jak mało kto. Najdziwniejszą przypadłością Sławka była jednak jego nadmierna oszczędność, przy jednoczesnej rozrzutności. Powodowało to mętlik w głowie Basi, która nie miała pojęcia, jaki tak naprawdę jest. Raz w tygodniu zabierał ją do restauracji, czasem do kina. Dwa razy w roku wylatywali na zagraniczne wczasy, nierzadko w wersji all inclusive. Od czasu do czasu zaskakiwał ją drogim prezentem. Zwykle biżuterią, którą kazał jej zakładać na imprezy, by pochwalić się, że to od niego. Gdy wychodzili ze znajomymi, Sławek bardzo często stawiał wszystkim kolacje i kolejki. Zdarzało mu się kupić mamie i teściowej coś ładnego. Przynieść świeże ciasto z cukierni i kwiaty. Ale poza tymi krótkimi chwilami, w których miał gest, jawił się jako istne skąpiradło. Zupełnie tak, jak mówiła Beata. Oszczędzał na sobie i na codziennym życiu. Zapisywał każdy, nawet najmniejszy wydatek. Mówił, że nie lubi wydawać. Za to uwielbia patrzeć, jak na jego sekretnym, prywatnym koncie przybywa zer. Ile tych zer było, Basia oczywiście nie wiedziała. Sławek od zawsze odkładał duże sumy. Najpierw na działkę, a gdy już ją kupił, na dom. I choć dawno już mogli zacząć budowę, postawić fundamenty i ogrodzenie,
Sławek ciągle zwlekał. Chciałby najpierw uzbierali całą sumę, a potem dopiero bawili w budowę. Mało to takich, co zaczynają, a później ich nie stać na wykończenie? Pytał. Założył nawet specjalne konto w banku, na które każde z nich miało odkładać najwięcej, jak to tylko możliwe. Przekonał Basię nawet do tego, by zrezygnowała z lekcji tańca towarzyskiego. Znalazła tańszy zamiennik dla swoich ulubionych czekoladek Lindor. Czy zamieniła masło na margarynę? Wszystko po to, by udało im się zrealizować to marzenie jak najszybciej. O ile na początku wydawało jej się to logiczne, z czasem zaczęła rozumieć, że to całe oszczędzanie zmieniło się w chorobę. Sławek od lat nie wymieniał ubrań. Jedzenie kupował tylko i wyłącznie na promocji. Zbierał słoiki i ulotki na podpałkę do kominka dla matki. A gdy miał zamiar spuścić wodę po skorzystaniu z toalety, wołał ją, by i ona załatwiła swoje sprawy, bo chciał zaoszczędzić na wodzie. Wlewał wrzątek do pojemnika po margarynie, by wydobyć resztki ze ścianek, a później mieszankę dodawał do zupy. Najgorsze jednak w jego zachowaniu było wykorzystywanie innych i uporczywe, natrętne trzymanie się terminów na żywności. Gdy ich nie dopilnowała, kazał jej jeść przeterminowane produkty. Basie strasznie zawstydzało, że kiedy przyjmowali gości, Sławek głośno mówił, że na stole znajdą to, co lada chwila wyjdzie z terminu. I nie chciał nawet słyszeć o tym, by te informacje zatrzymał dla siebie. Była zażenowana, gdy każdego z odwiedzających prosił o przysługę. A to pomoc w naprawie telewizora czy komputera, a to pomoc w złożeniu reklamacji. Przez to wszystko kobieta wstydziła się zapraszać do domu koleżanek. Co było zresztą Sławkowi na rękę, bo i tak nie lubił, gdy miała znajomych, których sama sobie wybrała. Wszystkie te zachowania Basia znała i w mniejszym lub większym stopniu akceptowała. Ale teraz, gdy hormony buzowały, a ona zestresowana ciążą, kwiaciarnią i siedzeniem w domu miała gorszy nastrój, zaczęły ją doprowadzać do furii. Poza tym mężczyzna zaczął być dla niej okrutny. Zignorował wiadomość o dziecku. Niewiele interesowała go jej anemia. Nie mogła przez to liczyć na żadne wsparcie. Mimo że wiedział, że źle się czuje, wciąż domagał się obiadków, po których kładł się na kanapie i ani myślał o pomocy w posprzątaniu. Jawnie krytykował jej wygląd. Dawał jej do zrozumienia, że za dużo utyła i się zaniedbała. Przy każdej okazji komplementował za to inne kobiety, te prawdziwe, jak i te z telewizji. Gdy wyjeżdżał na kilka dni, zostawiał Basi zaledwie 20 zł na zakupy, mówiąc, że na bułki jej wystarczy. Więcej jej nie da, bo nie ma. Wciąż odkłada na dom. I że w ogóle to ona powinna sobie na te bułki zarobić sama. Wielokrotnie powtarzał, że jest rozczarowany niepowodzeniem kwiaciarni. Był zawiedziony, bo sądził, że jest profesjonalistką. Przed zaciągnięciem kredytu mówiła, że się na tym zna i ta inwestycja to pewniak. A teraz żałuje, że jej zaufał. Raz powiedział nawet, że powinno jej być wstyd. Że chce przerzucić odpowiedzialność za porażkę na Bogu ducha winną nastolatkę. Przez to wszystko Basia czuła się stale winna. Nie tylko utopienia pieniędzy na biznes w błoto, ale także bycia darmozjadem. Po jednej z takich akcji wybuchła głośnym płaczem i postanowiła, że gdy tylko urodzi, od razu pójdzie do jakiejś pracy. Znów stanie się niezależna. Odda resztę długu. Sławek się zmieni i da jej spokój. Będzie tak jak dawniej. Ale Sławek ani jej nie dał spokoju, ani się nie zmienił. Było tylko gorzej. Basia czuła, że na przestrzeni miesięcy przestała go pociągać jako kobieta. Mężczyzna mijał ją w domu bez słowa. Nawet na nią nie patrzył, gdy żądał, by podała mu obiad. Zmiana w zachowaniu była o tyle zauważalna, że Sławek zawsze był ogierem i nigdy nie szczędził jej atencji. Lubił publiczne obściskiwanie, prawienie komplementów, branie na kolana, nawet gdy wokół było mnóstwo ludzi i było to dość niestosowne. Zawsze szukał okazji, by dać jej całusa i klepnąć wiadomo gdzie. I choć wtedy czuła się tymi zachowaniami lekko przytłoczona, teraz jej tego brakowało. Tęskniła za tym. Gdy wydała na świat syna,
Sławek ignorował już nie tylko ją, ale i dziecko. Nawet nie brał udziału w wyborze imienia. Twierdził, że mu to obojętne. Podchodził do Igorka beznamiętnie. Nie chciał brać go na ręce. Nie całował, nie bawił się z nim i do niego nie mówił. Za to bardzo wkurzał go bezustanny hałas, dlatego wyprowadził się z sypialni na kanapę w salonie. Zmieniał się dopiero przy bliskich. Wtedy ostentacyjnie Igorka przytulał i nosił. Na chrzciny też wymyślił coś ekstra. By zaimponować gościom, kupił drogie, salonowe BMW, którym notabene później wcale nie chciał jeździć, bo za dużo paliło. Zaprosił rodzinę i znajomych do najdroższego lokalu w okolicy, a potem na profesjonalną sesję zdjęciową. Na tym jego udział w wychowaniu dziecka się kończył. Jedyną osobą, na której Basia mogła polegać, była jej mama. Przychodziła po pracy, a z czasem, widząc, jak się córka męczy, zatrudniła pracownicę i przychodziła również rano. Na teściową nie mogła liczyć. I to w sumie nawet nie dlatego, że ta nie chciała jej pomóc, bo przecież całymi dniami leżała na kanapie i oglądała seriale. Nawet nie wiedziała, że Basi jest ciężko. Sławek nie pozwalał jej niepokoić. Mówił, że jest schorowana i nie może się przemęczać. Boli ją kręgosłup, a noszenie Igorka tylko pogorszy jej stan. Nie powiedział jej nawet, że ledwie urodziła, a już pracuje. Bo już kilka tygodni po porodzie Basia znalazła sobie zajęcie. Lepiła pierogi do lokalnej garmażerki. A że było lato, każdego dnia wstawała o 3 rano, żeby pojechać do lasu i zebrać świeże jagody. Następnie jechała do lokalnego dostawcy, kupowała maliny i truskawki. Gdy wracała do domu, zajmowała się produkcją, a w międzyczasie przygotowywała powidła i dżemy, by urozmaicić garmażeryjne menu. Harowała jak szalona, również w nocy, ale dla Sławka to i tak wciąż było za mało. Nie zarabiała tyle, ile przed ciążą. Nie była w stanie wykładać pełnej raty na kredyt. Dlatego wciąż narzekał i smęcił, a Basia traciła pewność siebie. Ostatecznie zdecydowała, że w weekendy będzie dorabiała sobie jako pomoc na weselach. Z czasem brała również zlecenia na komunie, chrzciny i inne rodzinne uroczystości. Przez niemal 3 lata była cieniem samej siebie. Wiecznie niewyspana i zmęczona, z podkrążonymi oczami. Ale też bardzo z siebie dumna. Mimo przeciwności losu jakoś wyszła na prostą. Zajmowała się dzieckiem, a w międzyczasie pracowała na 2 etaty. I choć wciąż nie zarabiała tyle, ile powinna, powoli wysuwała się spod zależności od męża. Z radością zauważyła, że Sławek też to zauważył. Raz nawet ją pochwalił. Cieszył się, że już niemal w całości oddała mu pieniądze za kwiaciarnię. I mało to mało, ale wpłaca oszczędności na ich wspólne konto. Na dom. Na urodziny wręczył jej nawet mały prezent. Złoty naszyjnik z sercem. Przyniósł kwiaty i zaprosił na wystawną kolację. I choć w jej trakcie prawie na nią nie patrzył i jadł w milczeniu, Basia miała nadzieję, że wybór prezentu był znamienny i że coś się między nimi zmienia. W końcu będzie jak dawniej, a ich miłość odżyje. Już niedługo znowu zaczną ze sobą sypiać, rozmawiać i razem się śmiać. Postawią na działce dom i będą prowadzić normalne życie. Bo przecież wciąż bardzo go kochała, mimo tego, że nierzadko bardzo ją ranił. Tak się jednak nie stało. Lata mijały, a w ich związku było tylko gorzej. Mąż niemal każdy wolny dzień zamiast z rodziną spędzał poza domem. Spotykał się z kolegami, z mamą, braćmi, ale nigdy nie chciał poświęcić nawet chwili swojej żonie i dziecku. Mówił, że denerwuje go hałas, który generuje syn. Nazywał go ogonem, przez który nie może robić tego, czego chce. Wychodzić wieczorami, zabierać Basi na spontaniczne wyjazdy. Twierdził, że to przez niego nie jest już tak jak dawniej. Z każdym rokiem małżonkowie oddalali się od siebie coraz bardziej, a koniec końców kobieta zaczęła podejrzewać męża o zdradę. Mężczyzna prowadził firmę transportową, a częste wyjazdy były stałym elementem jego zawodu. Bywało, że nie było go 2, czasem nawet 3 dni. I było to jak najbardziej normalne. Było jednak coś, co już takie normalne nie było. Nawet w momentach, kiedy było między nimi naprawdę bardzo źle,
Sławek zawsze dzwonił, by powiedzieć, kiedy i o której wróci. Informował o problemach na drodze i opóźnieniach. W ostatnim czasie nagle przestał. Raz nawet się oburzył, że żona w ogóle zadaje mu takie głupie pytania. Twierdził, że dopóki to głównie on zarabia na ich utrzymanie i przyszły dom, nie musi się z niczego tłumaczyć. Wróci, kiedy wróci, a ona powinna zająć się własnym życiem, a nie interesować jego. Czy to będzie wtorek czy czwartek? Co to za różnica? Mawiał. I tak nigdzie nie wyjeżdżasz. Kiedy już jednak docierał do domu, czasem nawet po tygodniu, na długie godziny znikał w toalecie z telefonem. Śmiał się sam do siebie, gdy leżał rozmarzony na kanapie. Od jakiegoś czasu chodził wszędzie pieszo, co nigdy mu się nie zdarzało. Kupił rower, a nawet zaczął robić pompki, żeby zgubić brzuch. Mówił, że zapisze się na siłownię. Sławek nie zamierzał jednak żonie zdradzić powodu swojej radości, a gdy ta nie mogła już wytrzymać i pytała, odburkiwał, że przeczytał jakiś dowcip lub zobaczył śmieszny mem. Kobieta zaczęła nabierać jeszcze więcej wątpliwości, gdy znalazła w kieszeni jego kurtki rachunek za drogie damskie perfumy i parę męskich dżinsów Levisa. Pochodził sprzed kilku miesięcy. Nie przypominała sobie, by w kolekcji miała taki zapach. Sławek zresztą już od dawna nie kupował jej takich prezentów. Zastanawiała się, czy może trzymał je na jakąś specjalną okazję. Raz zasiane ziarenko niepewności zaczęło kiełkować. Myśli nie dawały spokoju. Basia nie mogła w nocy spać. Wciąż była rozkojarzona, odrealniona. Tę przemianę zauważyła jej mama. Któregoś dnia przyszła jak zwykle rano przed 9:00. Ale zamiast od razu, jak to miała w zwyczaju, zniknąć w pokoju Igorka, siadła na kanapie obok córki. Po chwili milczenia powiedziała cicho. Córciu, powiesz mi wreszcie, co się stało. Wiem, że się wam nie układa z mężem. Widzę to po tobie. Basia wybuchła wtedy gromkim płaczem. Przytuliła się do mamy najmocniej, jak potrafiła. Skuliła w kłębek i położyła głowę na jej kolanach. Pozwoliła, by tak jak kiedyś z czułością gładziła ją po skroni. Mama była jej jedyną przyjaciółką. Wszystkie koleżanki z czasów szkolnych odwróciły się od niej przez Sławka. Nie mogły znieść jego uszczypliwych uwag pod swoim adresem. Przytyków w stylu, a wy znowu tutaj. Nie możecie się spotkać gdzieś indziej? Spać mi się chce. Mama stała przy niej murem zawsze. Basia nie potrafiła już dłużej kłamać. Ukrywać, że wszystko jest okej. To zatajanie dusiło ją od środka. Mamo, myślę, że on kogoś ma. Szepnęła Basia, wtulając się jeszcze mocniej w jej miękkie ramiona. Znalazłam rachunek za damskie perfumy, których nigdy nie dostałam. Może dopiero mi je wręczy, nie wiem. Ale bardzo się boję, że to nie dla mnie. Córeczko, może ci się zdaje. Może kupił ci je na imieniny. Masz za kilka dni. Może była promocja, wiesz jaki on jest. Dlatego kupił je tak dawno, przekonywała mama. I choć jej argumenty wydawały się Basi logiczne, straciły na logice, gdy imieniny minęły, a zapach wciąż nie trafił w jej ręce. Tamtego dnia coś w Basi pękło. Za wszelką cenę chciała poznać prawdę. Dowiedzieć się, czy mąż ją zdradza, czy to tylko jej chora wyobraźnia. Nie chciała szperać, węszyć, podejrzewać. Przecież zawsze ufała mężowi, ale wiedziała, że to jedyne rozwiązanie. Pod nieobecność Sławka pieczołowicie przeszukała jego pokój, a potem całe mieszkanie. Sprawdziła każdą kieszeń w jego ubraniach. Przeczytała każde zdanie w notatniku na wydatki. Zdała sobie sprawę z tego, że w ich mieszkaniu nie ma żadnych dokumentów. Nawet oryginału intercyzy. Sławek musiał je niepostrzeżenie wywieźć do matki. Tylko dlaczego? Kobieta czuła, że jeśli chce się czegoś dowiedzieć, musi pojechać do domu teściów. Nie myliła się. Przeszukanie dawnego pokoju męża nie było jednak wcale takie proste. Basia miała z teściami przeciętny kontakt. Co prawda spędzała z nimi święta i odwiedzała ich niemal co tydzień w ramach niedzielnego obiadu, ale jakoś nigdy nie była specjalnie wylewna. Teściowa lubiła mówić o Sławku, Sławek o sobie, a teść zawsze był jakiś taki nieobecny.
Spotkania z rodzicami zawsze aranżował Sławek, który jadąc w trasie potrafił godzinami rozmawiać z mamą przez telefon. Nie było więc mowy o spontanicznym wpadnięciu do teściowej na kawę. Mogłoby się to teściowej wydać podejrzane. Dlatego Basia wpadła na pewien pomysł. Zadzwoniła do kobiety i powiedziała, że w tajemnicy przed Sławkiem przygotowuje fotoksiążkę na jego urodziny. Chciałaby w niej zamieścić również jego zdjęcia z dzieciństwa. Mężczyzna powiedział jej kiedyś, że trzyma je w pudełku, w szafie, ukryte gdzieś głęboko pod starymi ubraniami. Zapytała, czy mogłaby przyjechać i to sprawdzić. Krystyna zgodziła się bardzo chętnie. Basia przyjechała do niej jeszcze tego samego dnia. Kobieta wpuściła ją do domu i powiedziała, że przeprasza, ale musi wyjść. Wróci za godzinkę, bo idzie do lekarza. Zupełnie o tym zapomniała. Basia odetchnęła z ulgą. Cieszyła się, że szczęście jej sprzyja. Gdy tylko teściowa zniknęła za drzwiami, rozpoczęła poszukiwania. Sławek nie był zbyt kreatywny, dlatego bardzo szybko znalazła to, czego potrzebowała. Segregator podpisany jako dokumenty stał dumnie na półce z książkami. Barbara siedząc na podłodze, drżącymi rękami przeglądała zawartość. Znalazła intercyzę, akt ślubu, wyciągi z banku. Cały plik rachunków z ostatniego miesiąca, poczynając od tych za benzynę, po te za serki wiejskie z osiedlowego sklepu. Znalazła też umowę kredytu pod kwiaciarnię. Ucieszyła się, bo już dawno chciała wiedzieć, ile jeszcze zostało jej do spłaty. Sławek zawsze zbywał ją krótkim, jeszcze trochę. I mówił, żeby się nie interesowała, bo jak zapłacą wszystko, to jej powie. To, co zobaczyła wtedy, wprawiło ją w osłupienie. Pożyczka została spłacona już ponad rok temu, choć ona przecież wciąż dawała mu pieniądze. Nie miała jednak czasu na histerię, bo pomiędzy papierami znalazła coś jeszcze. Dowód własności mieszkania. Sławek bez jej wiedzy rok temu zakupił mieszkanie w Łodzi, warte 450 tysięcy złotych. Zrozumiała, że to dlatego opóźniał budowę domu. Mówił, że nie może dołożyć nic ze swoich oszczędności, bo ich nie ma. Choć oboje wiedzieli, że oszczędza. Porobiła telefonem zdjęcia dokumentom, tak na wszelki wypadek. Łzy, które zaczęły napływać jej do oczu, dużymi kroplami upadały na papier, rozmazując tusz. Kobieta w panice zaczęła je wycierać, ale przyniosło to więcej szkody niż pożytku. Bała się, że Sławek może się domyślić, że ktoś tu grzebał. W pewnym momencie usłyszała, że ktoś próbuje otworzyć drzwi. Dlatego szybko poskładała wszystko razem i odłożyła segregator na swoje miejsce. Wyjęła z dna szafy pudło ze starymi zdjęciami i na oczach teściowej, która właśnie weszła do pokoju, ostentacyjnie włożyła je do reklamówki. Kobieta niczego się nie domyśliła. Od tamtej pory Basia regularnie przeszukiwała kieszenie Sławka. Nie próbowała jeszcze rozmawiać na temat finansów. Zamierzała najpierw znaleźć dowód na zdradę. Po kilku tygodniach dopięła swego. W kieszeni dżinsów znalazła rachunek z restauracji. Nie zdziwiła się już, że adres lokalu pochodził z Łodzi. Papierek ewidentnie wskazywał na dwie osoby. Krewetki, duszona ryba, białe wino i dwa desery. W przypływie emocji postanowiła, że tam pojedzie. Poprosiła mamę, by następnego dnia zajęła się Igorem. Na miejscu znalazła się po kilku godzinach. Pokazała kelnerowi zdjęcie Sławka z zapytaniem, czy kiedyś go tu widział. A ten od razu wezwał kierownika. Okazało się, że mąż jest w lokalu stałym gościem. Przychodzi od ponad roku, robi rezerwację na wieczór. W każdy ostatni piątek miesiąca, zawsze na 20. Towarzyszą mu kobiety, nie zawsze te same. Zwłaszcza ta ostatnia informacja nie pozostawiła Basi żadnych złudzeń. Zdała sobie sprawę, że przez lata była oszukiwana, wykorzystywana i poniżana. Wiedziała już, że rozwód jest tylko kwestią czasu, a nic nie smakuje tak słodko, jak zemsta na zimno. W ostatni piątek miesiąca wybrała się do Łodzi. Chciała go przyłapać, publicznie spoliczkować i oblać winem. Nagrać wszystko telefonem, by pokazać rodzinie. Los jednak chciał, że stało się inaczej.
Noc i cały dzień nie przestawało padać. Ulice zalały się wodą. I choć pogoda nie sprzyjała podróżom, Basia ani myślała z niej zrezygnować. Zdążyła jednak przejechać zaledwie kilkadziesiąt kilometrów, gdy zatrzymał ją radiowóz. Gdzie ma pani tablicę? Zapytał z zawadiackim uśmiechem rosły policjant z wąsem. Jak to? Jezu, nie mam ich naprawdę? Basia aż się wzdrygnęła na samą myśl o tym, że złamała prawo. Nie wiedziałam, nie zauważyłam, przepraszam, powiedziała wyskakując z auta. Albo ktoś je pani ukradł, albo pani zgubiła. Innej opcji nie ma. Niech pani wraca i szuka, bo dalej pani nie pojedzie, dodał drugi funkcjonariusz. Mężczyźni sprawdzili dokumenty i wlepili kobiecie mandat. Kobieta ze smutkiem wsiadła do samochodu. Wiedziała już, że do konfrontacji z kochanką męża nie dojdzie. W drodze powrotnej minęła ogromną kałużę. Zatrzymała się na poboczu, bo zauważyła, że coś z niej wystaje. Coś, co mogło przypominać tablice rejestracyjne. Bajoro było naprawdę imponujące. I żeby po ten przedmiot sięgnąć, Basia musiała zdjąć buty. Wody miała grubo ponad kostki. Znalezienie zguby nie poprawiło jej jednak nastroju. Przemoczona i zmęczona postanowiła tego dnia zostać już w domu i pojechać do restauracji za miesiąc. Tym razem szczęśliwie dotarła na miejsce. Przed 20 zajęła stolik po drugiej stronie sali, daleko od tego, który zarezerwował Sławek. Gdy wszedł do lokalu w towarzystwie długonogiej blondynki, nie miała już żadnych złudzeń. Wykręciła numer teściowej, włączyła kamerkę i poprosiła, by się przez chwilę nie rozłączała, bo chce jej coś pokazać. Telefon ułożyła na podstawce tak, by obejmował obiektywem stolik męża i jego kochanki. Miała nadzieję, że teściowa zobaczy wszystko. Przez te kilka chwil uważnie przypatrywała się Sławkowi. Obserwowała jego ruchy, mimikę i gesty. Mężczyzna był szarmancki, elegancki, schludnie i modnie ubrany. Już dawno nie widziała go w takiej odsłonie. Wręczył towarzyszce piękne kwiaty i patrzył na nią maślanymi oczami. Mocno trzymał za rękę. Tak jak ją kiedyś. Zawsze odnosiła wrażenie, że ściska jej dłoń tak mocno, w obawie, by mu się nie wymknęła. Żeby nikt mu jej nie zabrał. Zobaczyła w nim wtedy mężczyznę, w którym zakochała się przed laty. Przypomniała sobie wszystkie piękne chwile, a wokół zakręciła jej się łza. Przed oczami miała pierwszą rozmowę, zaproszenie na kawę, oświadczyny, ślub. Zdała sobie wtedy sprawę, że gdy się ujawni, zdemaskuje to paskudne kłamstwo, obnaży niewierność i dojdzie do rozwodu. Zrzuci z siebie złość, ale zostanie z niczym. Sławek nigdy nie postawi jej domu na kupionej przez rodziców działce. Nowoczesne, przestronne mieszkanie będzie musiała zamienić na ciasną, starą kawalerkę. Bo tylko na tyle będzie ją we Wrocławiu stać. Straci bardzo wiele. On natomiast nie straci nic. Od dawna jej nie kochał. Dzieckiem też się nie przejmował. Ma kochankę, pieniądze, mieszkanie w Łodzi. A zemsta powinna zaboleć. Basia upiła łyk wina, a wraz z nim gorycz chwilowej porażki. Wiedziała, że przegrała już bitwę, ale wiedziała też, że ma szansę wygrać wojnę. Sławek nie mógł wiedzieć, że ona o wszystkim wie. Musiała go zaskoczyć. W jednej sekundzie zerwała połączenie z teściową, mówiąc, że doszło do pomyłki. Oczami wyobraźni widziała siebie realizującą plan, który chciała wprowadzić w życie od chwili, gdy dowiedziała się o zdradzie. Widziała, jak bierze do ręki butelkę czerwonego wina i spokojnym krokiem podchodzi do stolika męża. Zachodzi go od tyłu. Powoli wylewa zawartość naczynia na głowę. Z triumfem patrzy prosto w oczy przerażonej blondynce. Po wszystkim uderza go w twarz i mówi, co wie. Ale zamiast tego dopiła kieliszek i wyszła. Po nieudanej próbie odegrania się na Sławku, Basia skontaktowała się ze znajomym prawnikiem, sąsiadem jej rodziców. Potrzebowała rozmowy z kimś, kto będzie mógł trzeźwo spojrzeć na jej sytuację i ocenić szansę. Doradzić, wesprzeć, powiedzieć, co może zrobić. Rozmowa z mężczyzną potwierdziła tylko jej najgorsze obawy.
Sprawa była beznadziejna, a Basia nie mogła liczyć na wiele. Nie mając innej drogi wyjścia, postanowiła w milczeniu akceptować zaistniałą sytuację. Minęło już trochę czasu. Emocje opadły, a ona poczuła nawet delikatną ulgę. Przestała obwiniać się za wszystko. Ignorowanie zdrad przyszło jej z łatwością o tyle, że i ona znalazła sobie pocieszyciela. Coraz więcej czasu spędzała bowiem z synem prawnika, Kordianem, dawnym kolegą ze szkoły, którego spotkała przypadkiem podczas wizyty w kancelarii. Ostatni raz widzieli się lata temu, a w chwili, gdy ich spojrzenia skrzyżowały się ponownie, niemal natychmiast poczuli dawną iskrę. W przeszłości byli na kilku randkach. Basia wiedziała, że mu się podoba, ale zerwała z nim kontakt przez wzgląd na Sławka. Wtedy liczył się dla niej tylko on. Okazało się, że Kordian skończył studia i jest urzędnikiem. Ma żonę, trójkę dzieci i też niezbyt dobrze układa mu się w związku. Żona jest próżna, zabiegana i nie ma dla niego czasu. Od słowa do słowa Kordian i Basia wymienili się numerami telefonu. Przez jakiś czas SMS-owali, wysyłali sobie memy, zabawne filmiki. Ostatecznie dzwonili do siebie w każdej wolnej chwili. Umawiali na kawę czy do kina. W końcu ta niewinna, przyjacielska znajomość przerodziła się w romans. Basia poczuła w sobie siłę. Znów była dla kogoś atrakcyjna. Pożądana i widziana. I bardzo jej się to podobało. Nie miała wyrzutów sumienia, bo przecież mąż robił to samo. Zdradzał ją bez żadnego poczucia winy. I choć początkowo ukrywanie romansu było dość proste, w pewnym momencie zaczęło ją trapić dziwne przeczucie, że Sławek o wszystkim wie. Zauważyła, że dziwnie jej się przygląda, że podsłuchuje, gdy wychodzi rozmawiać, że zagląda do jej telefonu i komputera, że widzi w jej oczach strach, że dostrzega wyrytą na czole niewierność. I choć było to absurdalne, bo przecież mąż od dawna nawet na nią nie patrzył i miał w nosie to, gdzie i z kim wychodzi, zawsze gdy opuszczała hotel, badawczo oglądała się za siebie. Nie chciała, by romans wyszedł na jaw. Jeszcze nie. Potrzebowała czasu. Przed rozwodem pragnęła zemsty, ale po cichu. Nie kochała już Sławka, ale nie chciała stracić domu. Był co prawda wynajmowany, ale nowoczesny, przestronny i w atrakcyjnej lokalizacji. Nawet jeżeli dostałaby wysokie alimenty, nie byłoby jej stać, by opłacić go w pojedynkę. Poza tym chciała najpierw całkowicie uniezależnić się finansowo i była na najlepszej drodze, by to zrobić. Nie oddawała już pieniędzy Sławkowi, a jej pierogi zyskiwały w okolicy coraz większą sławę. W najbliższym czasie planowała przestać zaopatrywać rynek przez pośredników i założyć własną firmę cateringową. Już kilkukrotnie wspominała o zemście Kordianowi. Wspólnie zastanawiali się nad tym, jak mogliby go upokorzyć, sprawić, by poczuł się zraniony tak jak Basia, ale nie wiedzieli, jak to zrobić. Przecież Sławkowi zależało tylko na pieniądzach. No właśnie, pieniądze. Kordian wpadł na pewien pomysł. Pewnego dnia Kordian powiedział Basi, że skądinąd dowiedział się, że okoliczna wioska ma być w niedługim czasie połączona z miastem nową, szybszą drogą. Dodał, że jest to poufna informacja, którą wiedzą tylko urzędnicy i że można na niej sporo zarobić. Kupno działek rolnych w tym rejonie jest teraz bardzo tanie. Są nieatrakcyjne, położone przy lesie. Mają najniższą klasę ziemi. I choć mogłyby się wydawać bezużyteczne, są doskonałą inwestycją. Gdy powstanie droga, tereny te automatycznie staną się budowlane i będzie można sprzedać je z ogromnym zyskiem. Kordian opowiadał o tym Basi z pasją. Oznajmił, że sam chętnie by w te działki zainwestował, ale na ten moment brakuje mu pieniędzy. Zasugerował, by powiedziała o nich Sławkowi. Basia trochę się zdziwiła jego prośbą. W końcu miała męża ukarać, a nie pomagać mu się wzbogacić. Mimo wszystko pewnego wieczoru mimochodem wspomniała mu o nich przy kolacji. Dodała, że mógłby sprzedać działkę, na której mieli postawić dom, a którą na prezent ślubny kupili mu rodzice, i wymienić ją na którąś z nich. Zaoszczędziliby trochę pieniędzy i mogliby zacząć budowę.
Sławek podszedł do sprawy obojętnie. Uznał, że nie ma czasu na takie dyrdy mały, ale był ciekaw, skąd ma te informacje. Basia powiedziała, że była ostatnio w sklepie mamy i powiedziała jej to Wojtkowiczowa, której córka pracuje w urzędzie gminy tej wsi. Następnego dnia późnym popołudniem zadzwonił do niej Kordian i poprosił o spotkanie. W trakcie spaceru wyznał, że ma jej do przekazania ważne wieści. Sławek połknął haczyk. Już z samego rana zadzwonił do urzędu, by zapytać o zmiany w planach zagospodarowania terenu. Pytał szczególnie o teren, o którym rozmawiali wcześniej. Sławek wtedy na potęgę zaczął wykupywać działki od lokalnych rolników. Gdy nie chcieli się zgodzić, proponował podwójne stawki. Nie informował o swoich działaniach żony. Robił to za jej plecami, w wielkiej tajemnicy. Wszystkiego dowiadywała się od Kordiana. W trakcie kolejnych kilku tygodni prawie się nie widywali. Sławek był zabiegany, najwyraźniej zaaferowany genialną inwestycją. Spędzał dużo czasu u mamy i w pracy. Zapewne też z kochanką, jak zawsze. Nic nie wskazywało na to, że z tej chmury będzie deszcz. W rocznicę ślubu Basia jak co roku przygotowała kolację. Nie liczyła na wiele, była to po prostu ich wieloletnia tradycja. Upiekła rybę, kupiła dobre, czerwone wino. Jedli w milczeniu, jak to już od jakiegoś czasu mieli w zwyczaju. Tym razem mąż nie przyniósł jej kwiatów. Nie stwarzał już żadnych pozorów, że coś między nimi jest. Po posiłku powiedział, że muszą porozmawiać. Przyznał, że się męczy i nie chce mu się już dłużej kłamać. Od dawna jej nie kocha i chce rozwodu. Miał jej powiedzieć wcześniej, ale nie miał czasu się z nią rozmówić, bo pochłaniały go inne obowiązki. Basia przygotowywała się na tę chwilę od dawna. Wiedziała, że kiedyś nadejdzie. Nie sądziła jednak, że tak szybko. Myślała, że zdąży się jeszcze odegrać. Ale cieszyło ją jedno. W końcu mogła powiedzieć mu, co wie. Zrzucić z siebie cały ten ciężar. Wyznała mu wtedy, że wie o kochance, o jego romansach, mieszkaniu w Łodzi. O tym, że wie, że spłacił już cały kredyt, a mimo wszystko wciąż oczekiwał od niej pieniędzy. Że godziła się na te wszystkie upokorzenia przez lata. Pozwoliła, by odebrał jej poczucie wartości, tylko dlatego, że bardzo go kochała. Miała nadzieję, że Sławek przeprosi, będzie mu wstyd. Powie, że kiedyś wiele dla niego znaczyła, że naprawdę ją kochał. Ale on powiedział tylko, żeby nie próbowała zwalić na niego winy. Że zawsze szuka kozła ofiarnego, choć sama jest sobie winna. To ona przestała się starać, dbać o siebie, ładnie wyglądać. Niepotrzebnie zaszła w ciążę i skupiła się na dziecku. Dlatego musiał znaleźć sobie inną. Powiedział, że jutro się wyprowadzi. A ona, jeśli chce, może zostać w ich wynajmowanym mieszkaniu. Ale sama pokryje wszystkie opłaty. Po wszystkim wstał od stołu, zarzucił na plecy lekko kurtkę i wyszedł, zostawiając Basię samą w osłupieniu. Kilka lat później. Basia po rozstaniu ze Sławkiem odżyła i trzeba przyznać, że radzi sobie świetnie. Jest szczęśliwa i spełniona. Założyła własną pierogarnię, wzięła nawet kredyt na mieszkanie. Może nie tak ekskluzywne jak poprzednio, ale wciąż nowoczesne, duże i z balkonem. Od jakiegoś czasu ma kogoś. Z Kordianem rozstała się niedługo po rozwodzie. Nie chciała stawać na drodze jego małżeństwu. Zwłaszcza, że żona zaczęła chyba zauważać jego oddalenie i zaczęła się starać. Nowy partner Basi kocha ją i traktuje Igora jak własne dziecko. Nie pozwala mu myśleć, że jest nieważny. Syn nie widuje się z ojcem. Co do drogi pod miastem, to powstała. Działki sprzedały się szybko. Na niektórych z nich stoją już nawet domy. Ktoś na nich świetnie zarobił. Ale nie był to Sławek. Tamtego dnia, kiedy zadzwonił do urzędu, Kordian wskazał mu zupełnie inną część wsi. Tę, która obejmowała obszar wzdłuż rzeki i lasu. Teren ten był podmokły, nie nadawał się do uprawy czegokolwiek. Nie mówiąc już o budowie dróg czy domów. Ale Sławek zupełnie się na tym nie znał. Zaślepiony wizją szybkiego zarobku, nawet nie miał zamiaru tego sprawdzić. Uwierzył urzędnikowi na słowo. Podobno stracił na tym wszystkie oszczędności.
Ponoć sprzedał pod inwestycję nawet mieszkanie w Łodzi i zachłysnął się swoją pazernością. Nie wiadomo, czy znalazł się ktoś, kto te działki od niego odkupił, gdy już zorientował się, że droga powstaje gdzieś indziej. Mężczyzna do dziś nie wie, że został wystawiony przez byłą żonę. Ona sama dowiedziała się o tym dopiero po rozwodzie. Kordian, szykując zasadzkę, nie chciał, by się przez przypadek wygadała, by dała po sobie poznać, że coś jest nie tak. Gdy się krzywdzi człowieka, należy czynić to w taki sposób, aby nie trzeba było obawiać się zemsty. Niccolò Machiavelli, książę. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, dzięki którym ten odcinek powstał. Mam nadzieję, że historia Basi będzie dla Was przestrogą. Pomoże Wam szybciej dostrzegać toksycznych ludzi i się przed nimi bronić. Dziękuję, że chcecie tak licznie dzielić się ze mną swoimi historiami. To wiele dla mnie znaczy. Jednocześnie chcę prosić, byście póki co nie wysyłali mi ich więcej, ponieważ mam już zaplanowaną tematykę odcinków przynajmniej do końca roku. Na koniec mam dla Was miłą niespodziankę. Jak zapewne wiecie, od jakiegoś czasu współpracuję z firmą Diablo, która znana jest z najwygodniejszych foteli gamingowych na świecie. Razem wpadliśmy na pomysł, by przygotować dla Was konkurs. Do wygrania będzie fotel Diablo z serii X i sami będziecie mogli wybrać model, rozmiar i kolor. Zadanie konkursowe jest proste. Napiszcie w komentarzu, komu i dlaczego podarowalibyście fotel Diablo. Wygrywa najbardziej oryginalna odpowiedź. Na zgłoszenia czekam do 10 października. Najpóźniej 14 października ogłoszę zwycięzcę. Pamiętajcie, że aby wziąć udział w konkursie, musicie subskrybować kanał Historie na Faktach, a także polubić Diablo na Instagramie i Facebooku. Wszystkie linki do oferty Diablo i regulamin konkursu zamieszczam w opisie. Powodzenia, kreatywności i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.